Dobra. Ten poziom jest okropny, mówię. Co mnie najbardziej trzyma też od Ratchetu, właśnie to, że checkpointy tutaj są okropnie rozłożone. Dopiero tak naprawdę ogarnęli się z checkpointami we Cracking Time. Później to była... to był dramat. Więc na ten terminal włączę. No, wciągaj ich. Come on, no wciągaj ich. No nie bądź tak, no kurwa. Jak się ma Six Axis'u, to jest fajniejsze. Teraz użyję tego Tureta, bo on jest dużo lepszy na tych gości. A muszę nie zrąbać tego. To w pewnym momencie da się go rozwalić. Tylko też strzałka minie. O! Easy. Tak to się robi, moi drodzy. Aham. Chodź tu. No oni tam śpiewają. Wiem, to takie głupie rzeczy, jakie dodali w tych gier. To jest... lubię te smaczki. No ej! Ja byłem jednym z was, przecież. Teraz umrę. O! O Jezu, to było za bliskie, ojojo. O nie. O nie, to będzie drama. Dance the jig and celebrate your piracy. Tak. Moje piractwo będę. To your left. To the sky. To your left. To the sky. To your right. To the sky. Shake your booty, your booty. Dobrze. I've seen many a jig, but that be the finest. Ye may pass. Ojej. Dobra, to będzie dramat. Mogę mnie strzelać. Please don't shoot me. Dobra, dajesz. To nie rozwalać. Nie wiem, jak dadzą. No oczywiście musimy to jeszcze. Spadł? Okej, okay, ale stania na tym nie przewidziałem, będąc szczery. No cóż, zawsze jestem pierwszy raz z, wiecie, stanim na lince. Attention lads! Use of the Iris supercomputer is restricted to educational purposes only. Mogę tu skoczyć, fajnie. Do not download games, music or... Zaraz, co? Alternative cinema without me approval. Attention lads, this is a friendly reminder that Trillium ore is toxic and not to be taken orally. Yay, kolejna mapa. A second thought, it's best not to take it at all. Już tu jest? Nie, stąd się normalnie skacz. Więc wracamy sobie. Kolejna holomapa wzięta. Ile mam w ogóle tych holomap? To było w inwentory, co nie? Tak. No jeszcze troszeczkę, nie wiem w zasadzie, czy zdobędziemy Rhino. O nie! Ale ty mi tutaj nie przychodź. Ja cię nie lubię, ziomek. No come on. Ziomek. Duncan. Fajnie było zdobyć Rhino, bo to by było, kurde, masakry... Zmasakrowalibyśmy bossa po prostu. Finałowego. Hmm. You look like a pirate.
But can you dance the jig? No ja bym nie mógł tańcować. Kurde, ja bym nie szykował mojego butiego. O. I złota śruba dodatkowo. Takie rzeczy to ja lubię. Dobra. Tyle śrub tutaj jest, że... Łopanie. No, dajesz. Dobra, tu nic nie ma podejrzanego. Wolę nie zginąć, więc... Hello. What? What? Coś się tu złego stanęło. Ta-da! Rarytanium po prostu dosyta. Oczywiście nie tak dużo, jakbym sobie chciał, żeby zupgradeować wszystkie bronie na maksa. Ale mogę iść na taki kompromis, że aż tyle mi dadzą. Dobra, jeszcze tutaj sobie pójdziemy. Coś tutaj jest fajnego? Nic nie zauważyłem tutaj. Nie, nic tam nie ma. No cóż! O. I przy okazji skipnęliśmy nudną sekcję. Czyli po prostu chodzenie tutaj i uważanie na te kule armatnie. I tutaj powinien się pojawić gościu, którego nie lubi bardzo. Dobra. Tak, nic przez ciebie nie przejdzie poza moim ruchem. Kurde. Okej, was blade. Rani go. Trochę go to rani. Ej, to może. To mi może nabije, gościu. Dajesz. Ja tylko cię unikam, a ty mi nabijasz kasę. Znaczy kasę, upgrade. Expa mi nabija. Nie! No nie. Ale przynajmniej tu jest checkpoint. Czyli jednak nie pominaliśmy tej sekcji. No nie. God damn it. Znaczy, teraz to sygnał nie powinno być. Tam jest wejście? Jest, no to kurde, ja sobie idę tam, nie będę się z tym męczył. Kurde. A to fajny skrót nawet, co zrobiłem. Se. Sobie, kurde. Analfabety. Avast, ye rat! Nobody sees the iris without getting past Seamus McSoggy Bridges. Let's jak on się nazywa? McSoggy... What? McSoggy Bitches? No oczywiście to nie jest Bitches, ale... Dobra, spoko ziom. Czadowo ziom. Maxogi bycznic. Nie. Tak nie wolno. Jestem ciekaw, czy w ogóle w tym odcinku ogarniemy ten poziom. Bo wiecie, teraz robię... O, to jest moja bestie, jeśli chodzi o bronię. Jestem ciekaw, czy w ogóle ogarniemy w tym odcinku ten poziom, bo teraz wiecie, robię te 20-minutowe odcinki, a tutaj kurde już pół godziny robię i... Wiecie, teraz po prostu sobie robię sesyjki i jest fajnie, bo to mi się zupełnie nie opyla, że tak powiem, z... jak to się mówi? Mi się to zupełnie nie opyla, po prostu wiecie, tak... Robisz te 20 minut, tak przysiadać i tyle. To sobie teraz sesyjki robię, po prostu to wycinam później. Ten nanosparów oczywiście sobie teraz upgrade'uję. Bardzo lubię tą broń i zaraz zginę. A nie. A ja nie wiem. Więcej ich, kurde.
No spoko. Szybciej zupgrade'uję. Nawet na Transformers jest, a to jest taki dosyć późny. Jak to można nazwać? Kurde, jeszcze ich więcej. Dosyć późna broń, więc dziwnie w sumie, że tak szybko to się upgrade'uje. Ale nie, żebym narzekał. Broń Boże. Cyk. Easy. No, na tobie się to jeszcze zabrybiło. A jednak nie. O, wiem co zrobię. Zabryduję sobie Raritanium. To będzie dobre. Nano Swarmers. O, bo to jest dużo tańsze. Bigger area, more bolts, no niestety nie tylko, ale mogę sobie tutaj dać to, o. More damage też by się przydał, ale to spokojnie. Nie! Jak to chciałem zrobić? Nie to chciałem zrobić, no nie. Myli się nadal. Nie powiem, że nie. Hello? Dobra, o Jezu, ale kichłem, kichnąłem, whatever. Dobra, więc teraz jest taki myk, że ta śrubka nam otworzy tutaj i przyjdzie ten bzytki koleś. Ale dobrze, że jest to ten Nano Swarmers. Na wszelki wypadek dam drugiego. Nie ustawiła się, teraz się ustawiła, z łaski swojej się ustawiła, tak. Dajesz, dajesz. No i easy. Ile za niego mi weszło? Przebyło. Nie wiem. Jakieś info, cokolwiek, nie? Okay. O! Ej, no mało mi weszło. Wszedło. Dobra, teraz ty się znowu gdzieś pojawiasz. Teraz praktycznie cały odcinek będę używał tej broni. To nie jest tak w ogóle ten sam gość, jakby ktoś myślał. To nie z tego co nie wiadomo. Spadło mi to co, nie? Oczywiście, że spadło. Ha! O. Dalej nie zginiesz. Chodźmy, hopa. Teraz tak ci pojadę. Giniesz. I giniesz. I giniesz. I giniesz. Dziękuję. Kurde, tyle rary tanie. Uwielbiam po prostu, jak te bronie dają mi rary tanie. No więc teraz No właśnie, teraz Klang tu przyjdzie. Kurde, jak to jest łatwiejsze bez... bez Six Axisa. To jest świetne. Chyba elo. No to uzywamy. Aha, dobra. Nie wybrało się, no dobra, kurde. Ale no, sporo dają tutaj, bo zdrowi. Dobra, fajnie. I teraz sobie śpiewają. A zamykam wiele fajer. Coś nie piekło z zasadką, nie wiem co. O, i teraz jeszcze podwójne śrubki. I spokojnie, nie żeby coś. Ale nie widzieliśmy tam tego naszego koleżki ostatni raz, bo zaraz go zobaczymy znowu. Taki spoiler, przykro. Taki spoiler, spoileruś, spoilerowaty. Przepraszam. Ale dobra. Actibate. Be gone, landlubber! This area is for pirates only.
Aha, dobra, muszę piracki być. Więc zmienimy się szybko w... Miecie, nie chciałem, się zmienić, kurde. Chcę się zmienić na lepsze. W pirata. Dobra. Dancujemy. Dobra. Normalnie to też chyba z Six Axisem zrobić, jeśli dobrze pamiętam. Okej, okay, domkę. Dawno, znaczy, to się chyba wydaje, że da z Six Axisem i oryginalnie tak to przychodziłem. Z Six Axisem po prostu, czasem nie działało to dobrze, jak większość rzeczy z Six Axisem, ale... To był... To było zabawne po prostu, bo nawalałem po prostu tym kontrolerem jak porąbany. Dobra, ty... Ziomek. Dobra. Ła. Ziomeczku. Nie mogę, tym dostać. Kurde, to jest strasznie mała powierzchnia tutaj. Tym. Dobra. Nie mogłem już dłużej ryzykować. Dobra. I to jest Iris. Iris. Ale jeszcze taka mała ciekawostka. Przez... Mam w ogóle tutaj? Nie mam. Nie mam. Przez jedną broń, przez którą można tak naprawdę skakać w nieskończoność. Można po prostu tam wejść na górę i tam jest taki misiek, który wydaje, że jest nawiązaniem do... jak się nazywa? To jest ta seria od... Insomniac jeszcze? Resistance. To jest chyba do tego nawiązania. So, this is the Iris supercomputer. How do you turn this thing on? It appears to have been damaged by space pirates. Perhaps I can repair its CPU. Okej. Okay. To jak oni tego używają? Dobra, oczywiście możemy zwolnić czas. Ale przecież tam są zoni... Nie, tam nie ma nic zdjęć. Gdzie tam są, nie widziałem, what the hell? Aha, dobra, te brązowe cosie. Myślę, że to są zoni. Whoops. Elo. Elo. Ła. Whoops. Lewitacja. Teraz na luziku. Cyk. Energizer. Kurde, jaki product placement jest w tej grze. Jezus Mary. Nara. Zeuni. Wow. Kamera. Szybko. Speedrun, kurde. Nawet fajna jest według mnie co zagadka. Znaczy zagadka. Nie zagadka, tylko co? Tylko... Ten poziom jest fajny. To jest złota szybka, czy ja po prostu coś... Co tu poszedłem? Co ja tu poszedłem? A ja się stąd już nie dostałem przecież. Muszę tędy iść chyba. I czy tu czasami... Dlaczego tu jest? No szybkiego. Elo. Nara. Wszyscy.
cofnąć się? Nie. Nie pamiętam, czy w jakimś poziomie Clanka jest złota śruba. Chyba nie. Chyba w poziomie Clanka, chyba w poziomie Clanka dopiero w A Crack in Time były śrubki, ale to sobie strasznie nie. Nie wiem, nie pamiętam. Dlatego się zastanawiam, bo nie pamiętam. Najzwyczajniej w świecie. Nie muszę wszystkiego pamiętać. No poza Sonikiem, to już akurat muszę wszystko pamiętać, bo inaczej... bo inaczej mnie wszyscy zlinszują. Energy Jazz. Big. Big. Dziękuję. Nara. A ty sam ten też zginął. Yeah. Cyk. O nie, zginę. Czemu wchodzą w to? No nie. Nie wchodźcie. Okej, okay, i teraz cyk. Fix. Tell me about the dimension here. The dimensionator, created by the Lombax architects of Brigas Minor. Its creation marked the turning point in the Great War. So, how does it work? Existence is divided into infinite dimensions. The dimensionator opens a portal to these worlds. The Lombaxes constructed the device in order to exile the Kragmites. Then how did Tachyon survive? Percival Tachyon. Discovered by Lombax Trillium Miners eons after the war. Frozen in an egg on this very planet, and raised on Fastoon. Wait, Tachyon was raised by Lombaxes? Affirmative. But when he learned of his true origins, he set out to bring back the Kragmites. So where's the Dimensionator now? An explorer named Max Abuji relocated it to Kershu City. Our cells function at 8% capacity. 8% capacity. No, wait! Where did the Lombaxes go? Why did they leave me behind? Thank you for visiting me, Iris. Please do not forget to validate. We need to get to Kershu City. If we can get our hands on the Dimensionator... A wormhole device is too dangerous for anyone to possess. Now, please, the Zonis say Talwin is in trouble. We need to get to Zordoom. You know, Clank, just once, I wish you'd listen to your real friends instead of your imaginary ones. Ja nadal nie rozumiem za bardzo. Jak wiecie, Clank to robot. Roboty nie mają czegoś takiego jak, wiecie, zjawy, coś w tym stylu. Znaczy wiecie, no niby później to Clank się okazuje, że jest troszeczkę więcej niż tylko roboty, ale nie wiadomo. No i patrzcie, możemy... Możemy ich teraz pytać, dlaczego to nie było w cutscence? Dlaczego to nie było w cutscence? Current mood, angry and bored. Więc to jest po prostu... Tu jest strasznie dużo rzeczy, nie będę przez to oczywiście przychodził, ale tu jest strasznie dużo loru. Dla różnych rzeczy śmiesznych i nieśmiesznych i whatever. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to można sobie oczywiście to poczytać, posłuchać, ale w ogóle ten... akcent tej pani bardzo jest taki dziwny. Takie... Banish the Kragmites! Taki no... Chyba nie była... odrodzenia. Angielski to nie jest chyba język taki, wiecie, natywny. Ratchet, please understand. The Dimensionator must be destroyed. Why? Because your imaginary friends told you so? Ratchet? Clank? Did I call it a bad time? No. The timing was perfect, Quark. Did you get the holographic schematics of Zordium we asked for?
No need for holographs, Ratchet. I happen to be a skilled schematic artist, trained at the prestigious Kurwan Learning Annex. Behold! Zordoom Prison, a dangerous dungeon of dastardly denizens, death and destruction. A deadly den of devious desperados damaged by decades of, let's just say they're criminals. To infiltrate this fortified fortress of fear, our agent, codenamed Dead Meat, will make his way along the grind rail of certain death, traverse the walkway of tortured souls, and ascend the grav ramp into the mouth of the Jolly Jackal. While I direct the operation from my townhouse of solitude, our agent will jump down the elevator shaft to the lair of eternal sorrow. It is here he will be confronted by an army of Tachyon troopers, a battalion of embattled bandits, and an entire school of zombie ninja panda bears. Good luck, Dead Meat. May you die a glorious hero's death. To ktoś mi wyjaśni, dlaczego polecieliśmy w ogóle na Zordum, skoro Ratchet nie wierzył Clankowi? Ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeszcze tutaj sobie uzupełnię. No i mam nadzieję, że zobaczymy się za niedługo znowu w kolejnym odcinku Ratcheta i Clanka. No i na razie, cześć! Pa, pa!